Dziś nasz ostatni dzień w Wiseo i na co się napatoczyliśmy? Dziś jest piątek, a w piątki jest duży market, a chyba we wtorki jest mały, tak? Jakbyś tak było. Nie wiem, ale normalnie są stragany. Taki ryneczek. Tak trochę jarny. Możecie zrobić zakupy, ale fajnie. Kurtki, garnitury, torebki, piżamy, kapelusze, chusteczki, rzeczy dla dzieci, o czym sobie tylko zamarzycie, pewnie się tu znajdzie. Co ciekawe, u nas na targach często też można, wiecie, na takich ryneczkach znaleźć ludzi sprzedających, nie wiem, owoce, warzywa czy coś takiego. Tutaj takich rzeczy nie ma, ale jest bardzo duży wybór różnych przydasiów. Opuszczamy Iseo na chwilę. Będziemy przemieszczać się do Monte Isola, czyli na tą wyspę, która jest na jeziorze. Przypłynęliśmy na Monte Isola, czyli na tą wysepkę. Stąd, słuchajcie, też jeżdżą autobusy, które mogą was wwieźć na górę, ale mamy tylko 2 godziny. Nie wiemy, czy zdążymy podjechać. Tam jest jakiś kościół, tak? Sanktuarium, no. Tak, nie wiemy, czy chcemy podjechać do tego sanktuarium. Fajnie, bo jest punkt informacyjny dla turystów. Pani ładnie mówi po angielsku, możecie dostać mapkę. Andrzejku, pokażesz rozkład jazdy. Jak macie pytania, to pani jest miła, pomaga. Także sympatycznie. Tam jest tłum, więc pewnie stamtąd rusza autobusik. Zobaczymy, czy uda nam się jakiś złapać, bo możecie do tego sanktuarium spróbować dojść pieszo, z tym, że to jest godzina 15. Krótszą trasą albo dłuższą, ile tam było? 105 minut chyba, to jeszcze więcej, to półtorej godziny. Ponad półtorej godziny, no. Albo możecie skrócić sobie ten czas, podjechać autobusem. Wtedy od autobusu do sanktuarium jest jeszcze 15 minut piechotką. Zaraz zobaczymy, jak wygląda tutaj rozkład jazdy i zdecydujemy, czy będziemy tam jechać, czy po prostu pokręcimy się tutaj po wyspie i może jeszcze zjemy coś dobrego. Ale zobaczcie tylko na te widoki. Czy to się może znudzić? Ciekawa jestem, czy ludzie, którzy tu mieszkają, są już tacy, wiecie, trochę zobojętniali na ten widok, czy tak jak my, ilekroć spojrzą gdziekolwiek, to wszystkim się zachwycają. Autobusik akurat co tam stał, nie jedzie tam, gdzie byśmy chcieli. Więc kawałek weszliśmy po tych schodach. A droga się ciągnie dalej po schodach. Nie mamy tyle czasu, więc odpuszczamy. Ale lekko nie jest. Straszna zadycha. One hour later. Uwaga, uwaga. Jesteśmy ostatniego dnia. Wróciliśmy z Monte Isola do tej samej restauracji, w której byliśmy wcześniej. I obok jest cukiernia, w której byliśmy wcześniej i jedliśmy dzisiaj pizzę i znowu jemy lody. Lody są bardzo dobre, tak. W internecie piszą, że drogie. Nie wiem, ale dobre. No i ogólnie pizza też wychodzi całkiem korzystnie cenowo, bo dzisiaj zjedliśmy 4 pizze, napoje i wyszło 68 euro jakoś, tak? Mhm. A wszystko jest mega przepyszne, obok jest lodziarnia, prawdopodobnie tego samego właściciela, bo tak samo się nazywa. Tak, no. Mega polecam. Do tego w ogóle, słuchajcie, jest tutaj taka pani. Kelnerka, jak się okazuje, jest z Ukrainy i trochę rozumie po polsku i jest przesympatyczna. Ostatni rzut oka na Iseo, moi drodzy. I kierujemy się do samochodu. Będziemy już jechać do Bergamo, bo dostaliśmy maila, że będzie bardzo dużo osób i że Wizzair prosi, żebyśmy byli na lotnisku odpowiednio wcześniej. Więc no dzisiaj mamy krótszy dzień niż planowaliśmy. Mieliśmy nadzieję, że będziemy mieli więcej czasu i zobaczymy jeszcze tą to sanktuarium, które jest na tej wysepce, ale nie udało się. No ale i tak, co widzieliśmy, to nasze. Jeziora przepiękne, więc warto się wybrać. A my uciekamy na lotnisko. Doleciliśmy już do Warszawy i powiem wam, że najwięcej pamiątek to chyba mam jest duty free. Jedna torba, druga torba, trzecia torba. Później porozmawiamy o zawartości. Część tych rzeczy musimy otworzyć, bo rozstajemy się z moją mamą i bratem, także trzeba sprawdzić, co jest gdzie i się odpowiednio podzielić.
Mój brat zabiera jedną rzecz, tutaj macie perfumy i nawet jest z tyłu ich cena, gdyby ktoś był ciekawy, to jest 200 kubitów. Oddaję właścicielowi, reszta jedzie z nami. The next day. Odespaliśmy trochę, w międzyczasie byliśmy też u lekarza. Katarzyna wróciła z Mediolanu chora i dostała antybiotyk. Tak się bawiłam, ale nie o tym. Wczoraj na lotnisku pokazywałam wam, że mój brat zabrał już swoje perfumy, ale ogólnie na strefie bezcłowej zostawiliśmy całkiem sporo pieniędzy i teraz robimy konkurs. Ciekawe, kto trafi, tylko nie oszukujcie. Zatrzymajcie teraz film i obstawcie, ile mogliśmy wydać wczoraj na tej strefie bezcłowej. Uwaga, 3, 2, 1. Wydaliśmy 3000. Oczywiście nie robiliśmy zakupów tylko dla siebie, ponieważ były bardzo dobre ceny, obydzwoniliśmy całą rodzinkę, jeżeli ktoś był zainteresowany, robiliśmy dla nich zakupy, więc spokojnie, większa część tej kasiory do nas wróci. Ale oczywiście mamy też coś dla siebie. No i co? W sumie może zanim ta bezcłówka, to zacznijmy od takich standardowych pamiątek, co? Tu mam jeszcze rzeczy z Egiptu, bo nie wiem, czy wam je pokazywałam. Coś dla naszych znajomych i dla rodziców, czyli daktyle. Tutaj mamy magnesiki. Część magnesów już została wydana, słuchajcie. Były też bransoletki dla mojego brata i dla mojej mamy i one też już zostały przekazane, no bo wiecie, oni byli z nami teraz w Mediolanie, także mieliśmy okazję, żeby właśnie wręczyć im te pamiąteczki. Tutaj mamy wszystkie magnesy włoskie, słuchajcie. Jedyne miasto, a w zasadzie miejsce, które odwiedziliśmy, a z którego nie mamy magnesu, to jest Mediolan. Tak jakoś się złożyło, że tam nic nie kupiliśmy. Część oczywiście będzie dla nas, część do rozdania. Jeżeli chodzi o takie spożywcze rzeczy, no to tak, kupiliśmy sobie, z myślą o sobie raczej, te dwie paczki makaronów. Tu mamy coś dobrego dla naszych sąsiadów. Jedne ciasteczka, drugie ciasteczka. To słuchajcie, chodziłam po całym Lidlu i szukałam tego kremu i go nie znalazłam. Więc Gosiu, jeżeli to oglądasz, pamiętaj o mnie. To kupiliśmy coś dla siebie. Obstawiam, że to będzie coś takiego po prostu jak zwykłe Kinder Cards, tylko w formie takich śmiesznych jajeczek. No i teraz ta bezcłóweczka, słuchajcie. To plus perfumy Sauvage, to były trzy klocki. Tutaj mamy limoncello, takie całkiem spore, litrowe. Miało naprawdę dobrą cenę, było dodatkowo na promocji, więc kupiliśmy dla rodziców i dla znajomych. Tutaj skrywa się klasyczny Ballantyne. To mój mąż dostał od mojej mamy za to, że może tak, teściowa postanowiła podziękować zięciowi, że zechciał ją zabrać na wakacje i wozić jej tyłek przez kilka dni. Także to jest zdobycz dla Andrzejka. To są perfumy, słuchajcie, które kupiłam dla siebie. To jest Carolina Herrera, oczywiście ten sławny bucik. Ten flakon jest przepiękny, chorowałam na te perfumy już od jakiegoś czasu i powiem wam, że one wyszły korzystnie cenowo, dlatego że jak je kupowałam, w ogóle tutaj widzicie drugie opakowanie, ono jest nie dla mnie, ono będzie dla Mileny, dla mojej kuzynki. I muszę wam powiedzieć, że jakaś dodatkowa promocja nam się wbiła na ten zapach. On miał kosztować 93 euro, a wyszedł za ile euro wyszedł? Za 79,05, czyli to jest chyba jakieś, nie wiem, 400 zł. Ile ja to pisałam? Do Mileny już wysyłałam podsumowanie, także zaraz wam powiem. I ile to dokładnie wyszło na złotówki? Nawet nie, proszę was. Na złotówki, słuchajcie, to 337 zł 45 groszy. Także bardzo spoko. Tutaj mamy wszystkie takie same zapachy, tylko w różnych pojemnościach. I to są perfumy Chanel Allure Home Sport. To jest w zasadzie woda toaletowa, ale słuchajcie, ona tak mocno pachnie. To te perfumy, ich zawsze używa mój wujek, ja uwielbiam ten zapach. Po prostu on jak przechodzi po domu, to ciągnie się za nim, jakby wiecie, ogon tych perfum.
Uważam, że są absolutnie przepiękne. Przysięgam, że nawet jak upierzecie pranie, to one, to ciuchy wypsikane tymi perfumami potrafią dalej pachnieć. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się dzieje, ale tak jest. Moja mama zresztą wczoraj na lotnisku mówiła o tym samym. I ja się przyznaję, że Andrzej ma za chwilę urodzinki. Ja mu chciałam te perfumy w prezencie kupić. I fajnie, że się złożyło, dlatego że w Polsce one kosztowały dużo więcej. I teraz słuchajcie, z tymi alurami tak trochę nie do końca nam jakby weszła ta promocja, bo jedna sztuka tych perfum była dokładnie za 137 euro, czyli to jest jakieś chyba 580 zł. Na drugą sztukę tych dużych perfum wszedł nam rabat i one wyszły za 117 euro, czyli troszeczkę taniej. I na te mniejsze perfumy one kosztowały wyjściowo 113 euro, a po zniżce kosztowały 96. Także no, wydaje mi się, że naprawdę sensowne ceny tych zapachów nam powychodziły. Tak jak widzicie, zakupy weszły mocno, ale to już będą też prezenty dla co po niektórych, nie mogę się wysłowić. I wróćmy jeszcze do części kosmetycznej. O, a jeszcze tutaj mam takie badziewko, powiedziałabym, ale to takie badziewko, nie badziewko, to jest, słuchajcie, broszka. W Iseo ostatniego dnia był taki targ, gdzie można było kupić różne rzeczy i było takie stoisko, gdzie wszystko było za 1 euro. I kupiłam sobie taką ważkę, żeby móc sobie ją przyczepić do sweterka. Tutaj mam zakupy z Lasha, tu mam żel pod prysznic, to jest ta ośmiornica, pokażę wam ją, jak ją otworzę, a to będzie prezent, bo to jest oczywiście bomba do kąpieli, a przecież my mamy prysznic, więc to by nie było, nie miałoby to sensu, gdybyśmy to kupili dla siebie. To ma być dla Ani i dla Adasia. Andrzej myśli, że się nie obrażą, no nie, jak to otworzę. Chcę pokazać wam tą bombę, bo to jest już taka bomba w klimacie halloweenowym. Zobaczcie, jaka cutaśna. Taki duszek kolorowy. Także mam nadzieję, że Ania i Adaś się ucieszą. Te bomby z Lasha są bardzo duże. Nie wykorzystywałabym ich na raz. Polecałabym je wam połamać i użyć na kilka razy. I to jeszcze nie wszystkie pamiątki. Mam jeszcze dwie rzeczy, które są tam. I są to ciuchy z Zary. Już to mówiłam chyba gdzieś tam we wcześniejszych filmach, że byłam zaskoczona, że ciuchy w Zarze liczone w euro wychodzą korzystniej niż te same ciuchy w polskiej Zarze kupowane w złotówkach. Na jednej rzeczy to była różnica około, nie wiem, 10, 15 czy 20 zł, no w zależności też od tego, jak była droga. Wiadomo, ale powiem wam, że to takie niemiłe zaskoczonko. Więc tak, kupiłam sobie... Poczekajcie chwilę. Kupiłam sobie taką czarną koszulę z takiego bardzo lejącego materiału. Tutaj ma takie perłowe guziki. Andrzej powiedział, że wygląda jak taka piżamkowa. Ona jest taka trochę... Tutaj tego nie widać, ale pod słońce bardziej ona się taka wydaje trochę czasem taka może jakby lekko przeźroczysta, tak jakby troszkę prześwitywała. Kosztowała 20 euro. I tu druga koszula, moja mama sobie wzięła taką samą, bardzo nam się podobała. Ta jest w kroju mocno... tamta miała rozmiar XL. Ta jest w kroju oversize'owa, więc wzięłam sobie L-kę, bo i tak była jeszcze luźna. Jest taka, widzicie, szeroka. Ma bardzo ładny kolor, ten niebieski jest naprawdę przepiękny, do tego te paski. Kosztowała 23 euro. Także tak. Tyle, słuchajcie, z naszych zakupów i pamiątek, tak to nazwijmy. Trochę się tego uzbierało. Ale wydaje mi się, że warto było poszaleć i zrobić takie zakupy, bo naprawdę no, na żadnej promocji w Sephorze nie wyczaiłabym tych perfum taniej, a pamiątki typu, wiecie, jedzonko, magnes, to już w ogóle... powiem wam, że nie mamy lodówki takiej, na którą moglibyśmy przyczepiać magnesy, ale mimo to ja magnesy wszędzie lubię kupować, trzymam je sobie w pudełeczku. Ostatnio namawiałam Andrzeja na to, żebyśmy kupili tablicę magnetyczną. Może. No widzicie, mój mąż nie jest taki chętny na ten pomysł, a ja bardzo lubię magnesy zbierać. Więc myślę, że i tak ją kupię.
Tylko może nie będę jej wieszała gdzieś tutaj na ścianie, tylko nie wiem, schowam ją sobie w szafie, żeby Andrzejowi nie przeszkadzało. Nie, co? No może gdzieś się wymyśli jakiś kącik. No. Zobaczymy. Uwielbiam magnesiki, ale to koniec o tym, bo i tak już długo gadam. Dajcie znaka, czy te zakupy, czy coś wam się z tych rzeczy podoba. Czy coś byście również kupili? Bardzo wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Co? Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!